przybij piątkę. No, to jesteś świetny! Mamy Dzień Dobrych Uczynków. To już jest druga taka akcja, którą organizuje biblioteka wspólnie z dwoma stowarzyszeniami. Bardzo dużo przyłączyło się do nas też partnerów. Ale jednocześnie z Dniem Dobrych Uczynków mamy też Dzień Ziemi. A dobre uczynki dla Ziemi, myślę, że to też jest warte podkreślenia. Jesteśmy dzisiaj otwarci dla wszystkich. Są animacje dla dzieci, są też porady dla rodziców, jest spotkanie autorskie. A w związku z tym, że akurat ten termin zbiegł się również z Dniem Ziemi, mamy też ekodoradców, zarówno z powiatu, jak i z gminy. Są sadzonki, można się wymienić roślinami, przynieść, zaadoptować, wymienić. Także dużo się dzieje. Corocznie w ramach Światowego Dnia Ziemi 22 kwietnia Krzanowska Biblioteka organizuje adopcję roślin. Za nami można zobaczyć taki kącik adopcyjny, gdzie można przynieść roślinę, można ją zamienić, można ją wymienić, można oddać w dobre ręce oczywiście. Ta akcja ma na celu, żeby roślin po prostu nie wyrzucać w naszych domach. Czasami są zbędne, są za duże, przeszkadzają i aby tego właśnie nie robić, najlepiej oddać je w inne ręce. Dzień dobrych uczynków i rzeczywiście bardzo dobra atmosfera, mnóstwo uśmiechów. O to chyba chodziło. Tak, dla nas to najważniejsze, żeby mieszkańcy tutaj, którzy przyszli do nas dzięki takiej pięknej wiosennej pogodzie, także pogoda też nam sprzyja, też to taki dobry uczynek, że właśnie tutaj przyjdą, poznają też bibliotekę, bo na przykład mamy osoby z Ukrainy, które tutaj są. Mam szczęście być wolontariuszką w Centrum Wolontariatu po sąsiedzku. Bardzo się cieszę, że dużo Ukraińców też chętnie się angażują w sprawy dobre. Chętnie korzystają ze szkoleń, starają się też być potrzebni, ważne. Każdy się stara robić dobre uczynki co dzień, nie tylko raz do roku. Ale bardzo się cieszymy też z takiego pięknego dnia i bardzo się cieszymy też z tego, jak Polacy przyjmują nas, witają, bardzo jesteśmy wdzięczne. Mamy i warsztaty, i stoiska wystawowe, mamy to połączone też Dzień Dobrych Uczynków razem z Światowym Dniem Ziemi, bo dzisiaj jest akurat takie święto, więc tutaj ta ekologia, dobroć przenikają się wzajemnie, wystawcy są z nami. Ci, którzy byli z nami w zeszłym roku. Mamy też tutaj osoby, które są, czy instytucje, organizacje, które są z nami po raz pierwszy. No nie sposób wymienić wszystkich. Mamy też Komendę Powiatową Policji. Mamy pięknie przeprowadzone, bardzo ważne warsztaty wzmacniające dla kobiet o emocjach i o asertywności. I na przykład w dziale dziecięcym w bibliotece jest cały cykl od rana, od 10 nawet do 14:30. Chociaż wszystkie imprezy są do 14. Zaprosiliśmy dzieciaki w tym dniu aż na 3 spotkania. Pierwsze to było nasza wypróbowana forma, czyli czytanie na dywanie w ramach dyskusyjnego klubu książki i tutaj maluchy. Drugie spotkanie to strefa młodego naukowca i tu z kolei świętowanie Dnia Ziemi, które obchodzimy. No a trzecie spotkanie to spotkanie autorskie w oddziale dla dzieci z prawdziwą pisarką, panią Anną Świątek, która wydaje w naszym tutaj miejscowym wydawnictwie Pactwa swoje przepięknie opracowane i cudownie napisane książki dla dzieci. Dzień Dobrych Uczynków jest po to, żeby każdy mógł coś dobrego zrobić, żeby każdy gestem, uśmiechem, nawet tym wspólnym przebywaniem, poświęceniem czasu dla innych, żeby to też było pokazane, że to jest ważne. No, pandemia nam udowodniła, że brak kontaktu z drugim człowiekiem, wspólnego spędzania czasu jest bardzo ciężki dla nas i dla naszego otoczenia. I to jest dla nas taka bardzo ważna rzecz, że dołącza do nas młodzież, dołączają osoby z Ukrainy, mieszkańcy i każdy chce zrobić coś dobrego, a na tym bazuje właśnie Centrum Wolontariatu, żeby łączyć, pomagać i żebyśmy mogli wspólnie zrobić coś dobrego dla naszego społeczeństwa.